Dzień dobry, witam serdecznie w warszawskim ogrodzie zoologicznym i zapraszam do Anastazji, Justyny i Malawi oraz do ich nowego partnera. Justyna jest najstarsza i najwyższa ze wszystkich samiczek. Niestety nie jest do końca taka zrównoważona, jak na przewodniczkę stada przystało. Raczej jest taka troszeczkę nadpobudliwa. Natomiast generalnie teraz, jak przyjechał do nich samczyk, to już jest troszkę lepiej, bo widocznie brakowało im trochę takiego przywódcy, tak żeby mogły wchodzić z nim w interakcję. Justyna ma 8 lat, no i tak naprawdę już jest w wieku rozrodczym, więc mamy nadzieję, że doczeka się ze swoim partnerem młodych. Jeżeli chodzi o żyrafy, które mamy tutaj w naszym ogrodzie zoologicznym, żyrafy Rothschilda, jest to gatunek bardzo zagrożony wyginięciem, dlatego tak ważne jest, żeby doczekać się nowych osobników. Uwielbiają zielonkę, czyli to wszystko to, co zielone, liście i trawę, ale najbardziej rzeczywiście kochają liście. No, oczywiście jest to związane z tą dietą, którą w naturze mają, czyli ze spożywaniem akacji. Czym się jeszcze charakteryzują? Mają bardzo, bardzo długi język. Nawet taki 50-centymetrowy. Ten język służy im do tego, żeby wybywać najciekawsze, najbardziej atrakcyjne liście spośród kolcy akacji. Bardzo dziękujemy, że Wodociągi Warszawskie zajmują się naszą Justyną. Dzięki temu możemy się nią cieszyć i Wy również. Thank you.